Cześć, witajcie w nowym filmie. Chociaż na świecie jest wiele wód i rzek, w których można po prostu pływać, są też takie, w których lepiej tego nie robić. W niektórych przypadkach jest to wręcz zabronione. Dzisiaj pokażemy Wam 10 miejsc, w których nigdy nie powinniście pływać, ale są ludzie, którzy i tak to zrobili. Jesteście nowi na tym kanale? Upewnijcie się, że zasubskrybowaliście, kliknęliście w dzwoneczek i zanim zaczniemy, zostawcie łapkę w górę. Numer 10. Shark Alley to małe przejście wodne między Deer Island a Geyser Rock w Guns Bay w RPA. Jak już słyszycie z nazwy, jest to miejsce, w którym żyją rekiny. Wyspa Deer ma jedną z największych populacji rekinów na świecie, a Guns Bay, do którego co roku przybywa tysiące turystów, jest znane jako stolica żarłaczy białych. Ten rodzaj turystyki przynosi korzyści lokalnej społeczności. Stanowi jednak również zagrożenie dla niektórych mieszkańców, zwłaszcza tych, którzy utrzymują się z nurkowania. Ludzie tacy jak Siwilek Selela nie mają innego wyboru, ponieważ muszą utrzymać swoją rodzinę. Robi to polując na suchotki. Niestety podczas jednego z nurkowań został zaatakowany przez rekina. W ostatnich latach rekiny odebrały życie co najmniej 4 pracującym nurkom. Nurkowie z pewnością są świadomi zagrożeń, ale nie mieli innego wyboru, ponieważ muszą również zarabiać pieniądze. Numer 9. Bolton Street to nic innego jak mała rzeka o szerokości około 2 metrów. Woda może wyglądać spokojnie, ale pod tym strumieniem kryje się coś niebezpiecznego. Tak niebezpiecznego, że nikt nigdy tego nie przeżył. Rzeka znajduje się pomiędzy Barden Tower a Bolton Abbey w Yorkshire w Anglii. Bolton Street jest głęboki tylko do kolan i to też jest powód, dla którego niektórzy turyści wskakiwali do wody ze skał. Może nie jest głęboka, ale wokół niej znajdują się znaki informujące, aby nigdy nie wchodzić do wody. Dzieje się tak dlatego, że w sieci tuneli płyną silne prądy. Jeśli się poślizgniesz i wpadniesz do wody, natychmiast zostaniesz wessany do podwodnych jaskiń. Jak już wcześniej wspomniałem, każdy, kto wskoczył do rzeki nieświadomie, nigdy nie wyszedł z niej żywy. Numer 8. Drugą najdłuższą rzeką na Hawajach jest rzeka Wailuku. Przepływa ona przez wodospad znany jako Wrzące Garnki. Nie jest on tak nazywany, ponieważ woda jest gorąca, ale dlatego, że podczas ulewnych deszczy rzeka podnosi się, co sprawia, że wygląda jakby woda się gotowała. Poziom wody we Wrzących Garnkach jest nieprzewidywalny. Mogą wystąpić powodzie i z pewnością nie chcielibyście się w nich znaleźć, ponieważ możecie zostać wessani. Dzieje się tak, ponieważ pod wodą znajdują się jaskinie i rury lawowe utworzone przez wulkan Mauna Loa. W 2015 roku kobieta została zmieciona przez te rwące potoki. Obszar ten jest objęty zakazem wstępu, ale kobieta i tak zdecydowała się popływać ze swoją przyjaciółką. Jej znajoma na szczęście przeżyła, ale kobieta już nie. Znalezienie jej zajęło ratownikom kilka dni z powodu ciągłej, dużej powodzi. Numer 7. Obejmujące około 84 km2 jezioro Berryessa jest największym jeziorem w amerykańskim stanie Kalifornia. Jest to ulubione miejsce do wypoczynku dla przyjaciół i rodzin w okolicy. Istnieje wiele rzeczy do zrobienia w jeziorze, w tym wędkarstwo, kajakarstwo, obserwacja dzikiej przyrody, a nawet jazda na skuterze wodnym. Jest tylko jedna rzecz, której lepiej nie robić, a mianowicie pływanie przy tamie Monticello. Znajdziesz tu Glory Hole, gdzie odprowadzany jest nadmiar wody. Nie trzeba dodawać, że nikt nie chce zbliżać się do tej szerokiej na 22 metry dziury. Niestety, jedna osoba zdecydowała się popływać w tym miejscu i wylądowała w Glory Hole. Chociaż świadkowie mówili jej, aby wyszła z wody, kobieta nie posłuchała. Numer 6. Jezioro Victoria, jedno z wielkich jezior w Afryce, ustanowiło wiele rekordów, w tym na największe jezioro w Afryce pod względem powierzchni i drugie co do wielkości słodkowodne jezioro na świecie. Niestety, jezioro to ma również najwyższy wskaźnik utonięć na świecie. Szacuje się, że każdego roku w jego wodach tonie ponad 5 tysięcy osób. Jezioro Victoria jest również często opisywane jako najbardziej niebezpieczna woda na świecie. Dzieje się tak, ponieważ woda może stać się bardzo wzburzona z powodu złej pogody. Większość ludzi, którzy tu utonęli, to rybacy, którzy nie umieli pływać, a mimo to musieli zarabiać pieniądze. Ponadto panuje wśród nich duży brak sprzętu, takiego jak kamizelki ratunkowe. Numer 5. Norwegia posiada jaskinię o nazwie Plura Grotta, która jest znana jako najgłębsza jaskinia w Europie Północnej. Jaskinia ta jest również pełna wody i jest tak głęboka, że przyciąga wielu nurków z całego świata. Nie zaleca się jednak nurkowania w tym miejscu, ale ostrzeżenia nie powstrzymują niektórych osób. System jaskiń w Plura Grotta ma wąskie przejścia, w których łatwo się zgubić. W
W 1988 roku pewien Nurek, który eksplorował jaskinię, doznał hipotermii i ledwo odnalazł drogę powrotną. Ale byli też nurkowie, którzy weszli do jaskini i nigdy jej nie opuścili. Najsłynniejsza historia dotyczy 5 fińskich nurków. Eksplorowali oni jaskinię w 2014 roku i 2 z nich nie przeżyło. Pozostali musieli przez wiele dni przebywać w szpitalu z powodu choroby dekompresyjnej. Od tego czasu w Plura Grotta obowiązuje zakaz nurkowania. Numer 4. French Pass jest drogą morską, która oddziela stały ląd od wyspy Durville. Znajduje się on w Nowej Zelandii i jest pięknym widokiem do zobaczenia. Jeśli szukasz miejsca na odosobnienie lub relaks, ten zaciszny obszar jest jednym z najlepszych wyborów. Upewnij się tylko, że oglądasz ją z daleka i nigdy nie pływaj w wodzie. Dzieje się tak, ponieważ woda we French Pass jest zdradliwa. Może wyglądać na spokojną, ale kryje w sobie wiele pułapek. Jedną z nich jest szybki prąd pływowy o prędkości 4 metrów na sekundę. Mówi się, że prąd ten jest tak silny, że nawet ryba nie może tam płynąć. Kiedy jeden silny prąd spotyka się z innym silnym prądem, może powstać wir. W 2000 roku grupa nurków zaplątała się w taki wir, który wciągnął ich do dziury głębokości 68 metrów, zwanej Jacob's Hole. Numer 3. Chorwacka podwodna jaskinia Poganica przyciągnęła wielu nurków jaskiniowych. Ma niezwykłe wejście w kształcie lejka, które stopniowo się rozszerza. Wewnątrz jaskini znajdują się 2 galerie, jedna płytka, a druga głęboka. Wewnątrz panują ekstremalne warunki. W jaskini znajduje się błotnisty grunt lub muł, który w ciągu kilku sekund może drastycznie ograniczyć widoczność lub nawet całkowicie ją zablokować. Temperatura na dnie jaskini może osiągnąć nawet 14 stopni Celsjusza. W 2002 roku czeski Nurek samotnie eksplorował jaskinię. Nigdy nie wrócił, więc wezwano ekipę poszukiwawczą i ratowniczą. Jego ciało znaleziono głęboko w jaskini i okazało się, że zgubił się w systemie jaskiń. W rzeczywistości ta podmorska jaskinia jest tak niebezpieczna, że jeden z ratowników również nie przeżył. Numer 2. Lato w Wimberley, Texas, USA jest tak gorące, że wielu mieszkańców daje się do najlepszych miejsc, aby rozproszyć upał. Jednym z nich jest Jacob's Well. Jacob's Well to otwór do pływania w Hays Country, który ma wąski otwór, który jest bardzo głęboki. Większość ludzi decyduje się nie nurkować głębiej niż 9 metrów. Ale są tacy, którzy mają więcej odwagi i chcą zbadać jaskinię dalej. Można ją również nazwać labiryntem, ponieważ znajduje się tam wiele tuneli i pomieszczeń, z których niektóre mają długość nawet do 1400 metrów, a najgłębszy punkt jaskini ma 43 metry. Szacuje się, że zginęło tam 9 osób, które nie mogły znaleźć drogi powrotnej. Jacob's Well jest również uważana za jedno z najbardziej niebezpiecznych miejsc do nurkowania na świecie. Numer 1. Great Blue Hole wygląda pięknie z góry, ale to miejsce położone w pobliżu Ambergris Cayes, największej wyspy Belize, jest również niebezpieczne. Dziura ma średnicę 300 metrów, a w 1971 roku słynny odkrywca Jacques Cousteau zdołał dotrzeć do dna na głębokości 125 metrów. Jest to popularne miejsce dla nurków, głównie z powodu krystalicznie czystej wody. Jednak silne prądy mogą być bardzo niebezpieczne, a także pływa tam kilka rekinów, w tym nieprzewidywalny żarłacz tępogłowy. W 2018 roku zespół badaczy postanowił udać się na dno za pomocą łodzi podwodnej. To, co tam odkryli, to ciemna pustka. Wynika to z faktu, że na tej głębokości nie ma tlenu, więc jedyne życie morskie, jakie znaleźli, to muszelki i kraby pustelniki, walczące o utrzymanie się przy życiu. Niestety znaleźli też 3 nurków, którzy nie zdołali wrócić na powierzchnię. Jakie jest najlepsze miejsce, w którym kiedykolwiek pływaliście? Dajcie nam znać w komentarzach. Jeśli podobał Ci się ten film, zostaw łapkę w górę. Jeśli chcesz zobaczyć więcej filmów, które zrobiliśmy, kliknij w jeden z nich na ekranie lub zajrzyj na kanał. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.